I witam Was, kochani, bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z naszego customu o nazwie Tomb Raider Biohazard. Lecimy, słuchajcie, dalej. Jestem zachwycony tym customem, póki co naprawdę jest rewelacyjny i mam nadzieję, że dalej będzie trzymał taki poziom. Dobra, słuchajcie, mamy tutaj chyba coś do wtrynięcia. I zapewne jak to wtrynimy, to otworzy nam się tutaj to przejście. I mamy przejście na lewo i na prawo. Tutaj mamy pajęczyny i to mi się bardzo nie podoba. Przeważnie, słuchajcie, ja na lewiznę chodzę w pierwszej kolejności, bo tak się utarło. Natomiast pójdę tym razem chyba na prawo najpierw. O, tutaj ten kościotrup ma Uzi, znaczy w sensie amunicję. Pójdę na prawo, bo boję się tych pajęczyn. Obawiam się, że tam mogą być pająki, więc... Postawmy najpierw tutaj na tę mańkę. I tak mnie to, że tak powiem, nie ominie, więc... Ale tu też jest pajęczyna do jasnej cholery. Ja pierdzielę. Okej, mamy lawę. Na prawo i na lewo. Coś słyszę. Jakby jakiś nietoperz czy coś? Nie, nie wiem. Kurde, nie wiem, gdzie mam iść. Czy tutaj na tą mańkę jednak, czy na tamtą? Dobra, zobaczmy, jak tutaj to wygląda. Boże, prawie bym się spieprzył. Mamy jakąś dźwignię. O, mamy flary. Spoko. Miło. Tutaj na górę wejdę? Nie wejdę, nie ma szans. Ale tam coś jest, tak jakby tam będzie jakiś powrót chyba. Dobra, co robi ta dźwignia? Otwiera jakąś kratkę, też przy lawie i przy drążku, więc słuchajcie, no jaja. Nienawidzę. No w sumie spoko, że mieliśmy tutaj zapis, nie? Więc nie powinno nam tutaj jakby nic się stać, że tak powiem. Jak zginę, no to tak naprawdę no kawalątek i zaraz będę przy tej dźwigni ponownie. Ale gdzie to się otworzyło? O mój Boże. Tam się otworzyło, ale... To jest zamknięte, ale to jest chyba to miejsce, tam jest ten drążek. No chyba, że to jest czasówka, słuchajcie, ja nie sprawdziłem tej dźwigni, czy ona się odciąga, czy nie. Tutaj mamy apteczkę, spoko, bardzo spoko, bo w sumie tych apteczek to ostatnio ja wykorzystywałem bardzo dużo. I w sumie... Ile my ich mamy tak naprawdę? 6 dużych, 3 małe. No to nie jest taki duży zapas jak na aktualny status tego customu, bo już dużo żeśmy tych leveli przeszli. I ogólnie w innych customach to miałbym ponad 10 apteczek, nie? Dużych i małych, a tutaj nie jest aż tak kolorowo. Dobra, czekajcie, ja się wrócę do tej dźwigni. Zobaczymy, czy to jest czasówka. Ale no na 100% to jest czasówka, skoro to się zamknęło. No hello. Ja pierdykam. No dobra, no to chwila prawdy, czy mi się to uda? Nie wiem, czy tu trzeba sprintować, czy to będzie aż tak wyżyłowane, czy nie. Dobra, ten początek jest easy. Taki easy, kuźwa, że po prostu zginąłem, nie? Powiem wam szczerze, że... jakby to ująć... Denerwować mnie będzie zbieranie tych znajdziek po prostu, nie? Jeszcze raz. No bo w sumie... Teoretycznie mogłem zapisać po zebraniu tych znajdziek. I nie wiem, czy tak nie zrobię, bo znowu pewnie zlamię. Chociaż to był taki fail głupi, moim zdaniem. Dobra, najpierw się udajmy tutaj. Tu była apteczka. No bo ja nie chciałbym tych znajdziek jednak pominąć. Mimo wszystko to się wszystko... nie? Masło maślane. Wszystko się przyda, nie? Lepiej mieć, niż nie mieć. Jak to mówi moja mama często, nie? Dobra, czyli tu są takie gzymsy. Te gzymsy nie są wszędzie. Dobra, i tutaj mamy jeszcze te flary. Dobra, spróbuję jeszcze raz. Już nie idę tego zapisywać. W końcu... Jestem królem TR-a, więc powinienem sobie poradzić. Co ona zrobiła? Dlaczego ona w ogóle nie skoczyła do tyłu z rolem, tylko obiła się o coś, nie wiem o co nawet. Zobaczmy, czy wyżyłowana będzie ta czasówka. Czy muszę się spieszyć, czy nie.
No czuję, słuchajcie, że dzisiaj będzie jakiś gorszy dzień. W ostatnim odcinku tak spoko nawet to wyszło, a tym razem widzę, że jakieś tutaj będę mieć problemy. No co ta pinda robi? Ja tego w ogóle nie rozumiem. Nie, w ogóle jeszcze na shifcie mi chciała iść bez sensu. Ja tego chyba nie zrobię, więc nie wiem, po co ja tam biegnę. Aha, czy ja w ogóle to przeskoczę? A, przeskoczyłem. O, fajnie. No ale skacz. Dobra, zrobiłem to. Zrobiłem to i nawet z takim failem, że skoczyłem w ścianę, potem na shifcie. Tu mnie zraniła ta ciachaczka, ale to dobra, leciutko mnie zraniła. O Boże. Tam jest maszyna, słuchajcie, ja ją widzę. Po lewej. Piękna muzyczka. W ogóle bardzo mi się teraz kojarzy ten custom z trylogią Krystalsów. W sensie legendą, Underworldem, Anniversary. Szczególnie ta lokacja tutaj mi się kojarzy z Anglią, z legendy. Tam też były takie właśnie ognie. Takie jak tam przeskakiwaliśmy nad tymi kratkami, nie? Gdzie płomienie buchały. Dobra, słuchajcie, to teraz tak. Coś tam leży na środku, widzę. Aha, tam chyba jakiś kościotrup jest. Ale pewnie się go przesuwa i tam mamy jakieś fanty. Rozumiem, że tutaj na prawo mogę chyba skoczyć na ten gzyms, nie wiem. No tu na bank mogę. I ja bym chciał chyba od tego zacząć. Ale jak ja doskoczyć mam do tej maszyny do pisania, to ja nie mam pojęcia. A nie, no dobra, po prostu sobie tak skoczę, tak? Skoczę tam. Bo zaczynam mieć obawy. Ja pierdziele. Udało się, całe szczęście. Dobra, zapiszmy po tej czasówce. O co tu chodzi? Tutaj jakiś jest gzyms jakby? Nie wiem, ale ja i tak tam nie doskoczę. To jest za daleko. Doskoczę stąd, czy nie doskoczę tam? Mamy zapis w sumie, więc mogę sobie spróbować, nie? Nie, nie doskoczę tam. Loaduj to. Nie wiem, o co kaman. Czyli w sumie, czekajcie, to z tej strony na razie chyba nic nie zrobię. A czy dało się tam na tą drugą mańkę wskoczyć? No jest tu taki gzyms, ale... To wygląda tak, jakbym miał po tych kafelkach tam skakać? Nie wiem. No bo doskoczę tam bez problemu chyba, nie? O kuźwa. Karpia, tak? O nie! To jest ta szkieletowa taka harpia, ja wiem. Była, słuchajcie, ostatnio w customie Afterlife. Znaczy ostatnio, to już jakiś czas temu, słuchajcie, ogrywaliśmy. Ale w miarę świeży custom, bardzo fajny, więc polecam, jeżeli nie widzieliście. Dobra, czy to mnie doprowadzi tam na ten środek? Nie doprowadzi mnie, bo ja się nie złapię tego, bo tam jest skos jakby taki. Pod ukosem jakby krawędź. No dobra. To mnie doprowadziło w sumie do... Tutaj do tego balkoniku, tak? Mamy amunicję. Ale czy to coś mi da... A, tam jest dźwignia. Dobra. Mamy dźwignię. I tam dalej też coś jeszcze jest, ale... Nie wiem, czy ja stąd tam doskoczę na ten klocek. Chyba nie. Jednak chyba bym tam nie ryzykował. No możesz tą dźwignię przeciągnąć, Laro? Jezus, jaka ona dzisiaj jest, nie wiem. Okej. Dobra, teraz jest wszystko jasne. No to w sumie teraz wypadałoby się wrócić do zapisu po prostu, nie? O Jezu, co znowu za gówno? Co to jest? Nie, dlaczego ja w ogóle ze zwykłej broni? Ja bym wolał na przykład jakiś tutaj magnum czy coś. To jest znowu ta harpia. No i poszło, nie? No to zajebistych przeciwników tu będziemy mieli z tego co widzę. Czy ja mogę się wrócić jakoś na skróty? Chyba nawet muszę, słuchajcie, bo... Czy ja wrócę potem z tamtego klocka?
No tu jest taki, wiecie co, tu jest takie coś, ja nie wiem czy ja się z tego zsunę czy nie, ale to wygląda chyba jakbym się nie miał z tego zsunąć, no właśnie. Tylko teraz stąd, ten skok tam z shifta to będzie dramat. Nie, słuchajcie, nie wiem. Jestem w dupie teraz, że tu wskoczyłem. Dobra, może nie. Nie wiem, słuchajcie. Spróbujmy normalnie po Bożemu tam wrócić, tak jak żeśmy tu wskoczyli, bo ja nie chcę chyba jednak kombinować. Wskoczę, no jak wyceluję w ten rożek, to chyba powinno być ok. Jezus, na styk, ale zadrżałem, słuchajcie. Zadrżałem przez chwilę, także masakra. Dobra, i teraz tam. Znowu leci do mnie to gówno, tak? A nie, to wahadło mi się tam, dobra. To wahadło się tam majta. I taki odgłos wydaje, jakby coś do mnie leciało, nie? Dobra, mamy to. Mamy zapis, teraz mogę sobie skakać do woli, byle jak nawet, bo i tak jest okej. Tutaj mam jakiś gzyms. Bo tam nigdzie z tamtego nie skoczę, nie? Dobra. Jestem ciekawy, czy my tu jakiegoś sekretu nie pomijamy. No ale na razie chyba nie widziałem żadnej wnęki. Czy ona ma tu nowe ruchy takie, że ona mi odskoczy do tyłu? Nie wiem. Jezu, no co za gówniaki do mnie tu przylatują co chwila. Czy ja... Dobra, udało się. Jakoś tak w dobrym miejscu tam w tej lawie zaczął latać. Pode mną w ogóle była znajdźka tam, ale ja nie wiem, czy ja tam chcę wskakiwać. Może najpierw tutaj wskoczymy, co? Na ten... Na ten kafelek. I z tego kafelka pójdę po to. Stój! Jezus. Dobra, to sekretem nie jest, ale to jest apteczka, więc dobrze, bo nie chciałbym pominąć takiej rzeczy. Tak istotnej rzeczy, nie? Dobra, no i teraz obstawiam, że tam. Wydaje mi się, że bez rączek ona powinna mi tam wskoczyć. Pięknie. Czy coś mi tu wyskoczy? Tam w ogóle wygląda, jakby znowu był zapis? Nie, to świecę po prostu, tak? Ale to nie będzie... Jezu, zacięła mi się chyba. Nie, dobra. Czy to nie będzie, słuchajcie, ten powrót przy dźwigni czasówkowej? Tak, to jest ten powrót. No to bez sensu ja tu przyszedłem. Po co? A, dobra, bo stąd teraz skoczymy tam. No dobra. Okej. Jezus Maria, jakie ja mam dzisiaj fuksy. Tutaj to jest po prostu jakaś poezja. Tam widzę już takie rozpadające się płytki, więc to tak średnio mi się podoba, powiem wam szczerze. To mnie kieruje na środek, okej. Ale tutaj jeszcze coś jest. Albo niekoniecznie tu coś jest, bo ja tutaj nigdzie nie wskoczę, ani nie przejdę. No dobra, no to chyba nic tu jednak nie ma. Tam jest jeszcze, zobaczcie, jeszcze tam, kurna. Tam mógłbym się gzymsu złapać i przesunąć na rączkach, widzę to stąd. Ale ja potem nie wrócę tu, na środek. A z środka powrót tylko na kładkę tamtą będzie mnie tam. Dobra, nie wiem, najwyżej będę to powtarzać. Nie mam zielonego pojęcia. Trzy razy najwyżej będę to robić. Spróbujmy najpierw tutaj to skoczyć. Tylko ja się boję, że ja o tą kolumnę zawadzę. Wezmę jeszcze jeden kroczek do tyłu. Dobra, mamy to. Pytanie, czy to jest obowiązkowe do zrobienia? Czy tu będzie na przykład jakiś sekret? Ja tu stanę. Dobra, stanę, ale i tak mogę się na rączkach przesunąć. Niby, słuchajcie, nie jest ta sala taka jakby ogromna, ale jest tu dużo do roboty. No zobaczcie, tu coś ewidentnie jest. O Boże, tu trzeba mieć jakiś klucz. Oh my god, a ja nie mam tego klucza. I ten klucz zapewne był, słuchajcie, gdzie? No, pewnie tam... Pewnie tam na środku, przy tym kościotrupie.
No i co, ja mam teraz to robić wszystko od początku? To chyba lepiej save'a wczytać. No bo co, ja będę tak skakał teraz tu dookoła. Nie. Słuchajcie, to ja to wczytuję w takim razie. I jeszcze raz od tej mańki to zrobimy, bo to by było, to było bez sensu po prostu. No ale skąd ja miałem wiedzieć, mógł to być sekret równie dobrze, nie? Dobra, niestety wyskoczy mi jeszcze raz ten dziabąg. W sensie harpia. Dobra, poszło sprawnie. Żeby tylko teraz tego nie zlamić. Dobra, tu będzie git. Mamy jeszcze tą apteczkę, słuchajcie, więc ja po nią jeszcze wracam. Ja po nią wracam, bierzemy. Już nie będę wchodził tam, do tego przejścia, tylko od razu sobie... Jezu, no co ona zrobiła, tępa dzida? No to był chyba jakiś żart, przecież na shifcie byłem, nie powinna mi się tam zsunąć. No to był jakiś shit roku. Możesz tego się złapać? No już mnie zaczyna irytować to. A szczególnie mnie zaczynają irytować takie wracanki. Jeszcze trzeba robić to samo 50 tysięcy razy, nie? No jak mnie teraz załatwi ten, ta harpia, to będzie też w ogóle kolorowo, że tak powiem. Dobra. Poszło. No nie mogę olać tej apteczki, słuchajcie, ja ją muszę wziąć. Bo potem, jakby to były jakieś naboje, to jeszcze bym se to olał, ale apteczka musi pójść w moje łapki. No i co teraz, żeby ona mi się znowu tak nie zsunęła? Dobra, powiedzmy, mam nadzieję, że doskoczy. No, całe szczęście. Ja pierdykam. No jakby mi tu nie wskoczyła, to bym dostał szału. Wszędzie są takie fragmenty z kosami, że tak powiem. Dobra. Weźmy ten zastrany klucz, bo obstawiam, że on tam będzie. No, tylko tu też trzeba ten skok dobrze wykonać. I ja pierdzielę. Nie no, chyba bez łapek, nie? Dobra, bez łapek poszło. I czy tu będzie ten klucz? No musi to być tu. No jest kluczyk, widzę już. No tak, prawie by mi się tutaj spieprzyła ta lara, nie? Dobra, jak się nazywa ten kluczyk? Gold key po prostu. Boże, w ogóle jaki my mamy arsenał, jak otwieramy ten ekwipunek, nie? Sztosik. Dobra, no to lecimy do zapisu w takim razie. No właśnie, ona na tych skosach to tak... Czy wy to czaicie? Co tu się odpierdziela? Za przeproszeniem. Muszę to wszystko na nowo powtórzyć. Już teraz fejla nie powinno być żadnego. Gorzej, że tam za tą kratką, jak ją otworzymy, może być coś, czego w ogóle się nie spodziewamy, nie? I wtedy będzie dramat, jak ja będę musiał to po raz kolejny powtarzać. Bo już mam dość tej sali, już nią żygam. Już nią powoli żygam. Dobra. Wskakujemy. No chyba, że dadzą mi tam znowu maszynę. Jest jakieś zejście w dół w ogóle. Gold key. Ja tam będę jakoś powoli spróbował zejść, bo... Nie wiem, czy tu jakąś kulą nie śmierdzi, wiecie? Czy tu coś jest nade mną? No, takie jakby głaz. Nie wiem, czy wy to widzicie. Albo mi się już wydaje i mam jakiegoś fioła. Tylko, czy on spadnie tą prawą stroną, czy lewą stroną on spadnie? Albo nie spadnie tu nic, ale coś tu jest takiego. Ja pierdykam. No to co, lewą biegniemy? Nie wiem. Wiedziałem. Ja fale. Czy tu jeszcze nie było jakiejś skałki? Nie było. Nie no, tu trzeba by mieć oczy dookoła głowy po prostu, nie? Bo tu na każdym...
Na każdym momencie coś się dzieje. Czy to jest gzyms? Jakiś taki do przesuwania na rączkach? Czy ja tam doskoczę po prostu? Nie, bo ja już się sram tu wszystkiego. Spróbujmy najpierw na rączkach się przesunąć. Nie. No czyli ona musi tam doskoczyć, no bo tu nie ma innej opcji. Z rączkami musi mi tam doskoczyć, ale to jest naprawdę daleko. Ale powinna doskoczyć, dobra. Ja już się sram tu wszystkiego, słuchajcie. Tutaj mamy zamknięte przejście, jakaś wielka lokacja. Zobaczcie. Boże. Masakra. Ile przed nami tam jeszcze? Tu na suficie nic mi nie zleci, nic chyba. Tutaj mamy za to gzyms. Tutaj mamy gzyms ewidentny. I tam się przesuniemy do samego chyba końca, aż nie? Nie wiem, jak to ma działać, ale spoko. Spróbujmy. No ale no, dlaczego ona tam się nie przesuwa na rączkach? To ja mam skoczyć na tą ścianę? Głupie to. W ogóle gdzie to prowadzi? Do dupy to prowadzi. Nie, nie wiem, czy ja mam się tego gzymsu łapać. Ale tam jest za to taki zjazd, jak ja w ogóle... Nie, nie mam pojęcia, o co tu chodzi. Czy tu nie ma czegoś do zestrzelenia na przykład? Żeby mi się otworzyła ta kratka tutaj, albo w ogóle... Czy ja nie mogę tego tu przeskoczyć? Boże. To było normalnie do przejścia bokiem, nie? A ja tam wydziwiam. Czyli tam pewnie, nie wiem, czy coś było, czy nie. O, mamy maszynę! Jezu, maszyna tam jest! Co to w ogóle za gówno? Jak mnie to podpali! Nie, nie! Jezus! Miałem chwilowy zawał. Jak to by mnie podpaliło, to ja po prostu pozdrawiam. Czyż tu nie ma nigdzie wody? Dawaj ten zapis, bo już się stresowałem. Dobra, słuchajcie, to jak mamy ten zapis, to ja sprawdzę tamtą wnękę. Teraz się nie boję. W ogóle muzyczka z Underworld poleciała. Widzę, że twórca się tu trochę inspirował tym, ale to w ogóle mi nie przypomina teraz Residenta, słuchajcie, w ogóle. Nie no, łapię się tego, może tu jest jakiś sekret. Czy ona ma ten ruch taki do tyłu? No właśnie, to w ogóle jest bez sensu. Nie, ona w ogóle nie ma tu żadnych takich ruchów dodatkowych. To po co ten gzyms tu jest? Jak będę się wracał, rozumiem, tak? Z tamtej pochylni. A skoczę se tam tak, ale nie, nie doskoczę do tej pochylni. Dobra, to bez sensu. Dobra, czyli to będzie do powrotu służyło. Okej, mamy jakieś Yeti, tylko takie Yeti w wersji ognistej. Jakkolwiek to można nazwać. Dobra, widzę, że jakaś wielka lokacja. I widzę, że tutaj coś trzeba włożyć. Tam na tych schodach, tak jeszcze tu patrzę. Na schodach trzeba włożyć, nie wiem co. Sztylety, kryształki jakieś, nie wiem. Dobra, i mamy piętro. Tam na prawo, na lewo. A tu, na wprost po tych schodach, jakbym wszedł. Co tutaj jest ciekawego? A my jesteśmy z drugiej strony tej lawy takiej lejącej się, ja wiem, okej. Czaję, czaję. Czyli tutaj tylko mamy po prostu znajdźkę i tyle. No ale dobra, warto było tu przyjść. Czyli co, te pięterka, rozumiem, musimy ogarnąć. Musimy ogarnąć te pięterka. No to co, lewizna tym razem może, co? Pójdziemy na tą lewiznę. Mam zapis, więc się nie stresuję. Co tu się dzieje? Zamknięta. Jak to otworzyć, pytanie? I tam kolejna jakaś ogromna sala. Ja pierdykam, ale tu będzie zabawy w tym levelu. Coś mi tu wyskoczy. Wiedziałem. O nie, zwykłe pająki to ja nie chcę. Magnumem, tylko zwykłymi pistoletami. Dobrze, że tylko te małe, słuchajcie. Jak ja stoję w ogóle z tym magnumem? Bo ja tak z niego ostatnio korzystam i korzystam. 6-9, okej, okay, zacna liczba. Ale sporo tej amunicji mamy. O, jest dźwigienka, dobra. Czy ona mi otworzy tam przejście? Mhm, tak, zapewne tak. Ale kurde, no ta lokacja jest znowu ogromna. I ja walę. Dobra, weź mi tą broń, bo znowu jakiś Yeti mi wyskoczy.
Jakiś ogień słyszę. O, to będzie zajebiste. To będzie zajebiste. Podoba mi się ta sala. No to był sarkazm oczywiście. Czy to jest jakaś czasówka? Oczywiście, że to jest czasówka. I to mi coś tu nade mną. Tak, kratka otwiera. Nie no, masakra. Dobra, ja muszę najpierw drogę jakąś ogarnąć. Czyli tak. Aha, po prostu na łańcuch chyba. Tylko na niego trzeba jakoś tak sensownie wskoczyć. Do góry, przed siebie i tam naprzeciwko. Dobra. Chyba to ogarniam, ale to mogłoby się, no właśnie, zdezaktywować. Tylko pytanie, jak ten ogień... Jezu, ona za każdym razem mi tego rola robi jakiegoś takiego z dupy. No, do góry podciągnij się. Dobra, ona skacze tu z rury do przodu chyba, nie? Tak mi się wydaje. Więc jedziesz. Czy ja zdążę? No! Ja... nie zdążyłem. Jak ja mam to wyżyłować? Ten początek był do dupy. Dobra, jeszcze raz. Nie będę robił żadnego rola, tylko tak. O kuźwa. Ale ten ogień teraz w takim momencie mi buchnął, że... nie zrobię tego, bo się zatrzymałem. Bez sensu. Będzie tak samo jak wtedy. To jest już któraś czasówka, która jest tak wyżyłowana. Słuchajcie, tam jest dzwon jakiś. Za wcześnie skoczyłaś, no co za lafirynda. Nie, no nie idzie mi to, słuchajcie. Nie idzie, no ten poprzedni odcinek to był dzień konia jakiś mój. A dzisiaj to jest w ogóle jakaś patologia. Skocz mi ładnie na ten łańcuch tylko. Co za pinda pieprzona ruch. Nie powiem nic więcej. Bo pójdą takie bluzgi, że ja walę. I to jest gówno! No na ten łańcuch muszę od razu jakoś ładnie wskoczyć. O! I od razu wyżej było. Zajebiście. Dobra, starczy. Już. Laro. I do przodu. Hopaj mi tam. Dobra. No. Powinno się udać chyba teraz. To była najlepsza próba. Jest. Boże święty, mamy to. Dobra, otworzyły nam się te bramki po bokach, czyli nie będę musiał robić tej pieprzonej czasówki już, tak? Tak, wystarczy, że wskoczę i tyle. Okej, moi drodzy, to wiecie, co ja teraz zrobię? Pewnie się zdziwicie, ale ja pójdę to zapisać. Ja nie chcę powtarzać tej czasówki. Skoro ten zapis jest tutaj zaraz obok, to po co się męczyć, nie? Tylko czy ja... no, zaraz skoczę do lawy. No właśnie, było blisko, słuchajcie, było blisko. Ja sobie to zapiszę, bo tam widziałem dalej, znowu są jakieś karkołomne skoki, a ja wolę mieć po prostu pewność. Po prostu dłużej to troszkę będzie trwało, ale wy lubicie, jak ja robię dla was takie długie odcinki. Dobra, wracam tam. Aha, tylko ja nie mam skrótu na górę. No dobra, ale w sumie po tym... po tym drągalu sobie tu wskoczę bez problemu. Czajcie to! Skoczę bez problemu! Tak, Torgus, oczywiście, taki pewny siebie tutaj wskoczy, ta, zajebiście. A dajcie spokój, jak mi to dzisiaj idzie jak po grudzie. Dobrze, że zaraz koniec odcinka, bo mamy 33 minuty. Chociaż to 33 bez tam wycinania tych momentów, więc no, wiesz, powiedzmy, że ze 33 minuty dostaniecie w gratisie, bonusowo ode mnie. Dobra, wskocz mi tam. Boże, zawsze mam takie wrażenie, że jak przy tym ogniu skaczę, to zaraz ona mi się tam podpali, nie? Tak się zastanawiam... okej... okay. Ja falę. Czy ja mam tak po skosie skoczyć teraz, tak? Tu się wysunął jakiś kloc. A tam jest drążek na górze. No spoko, ale... aha, bo ja mam tutaj wskoczyć. Dobra, kumam czacze. Kumam czacze. I co, tu będzie kolejna czasówka, bo widzę dźwignię. O Boże.
Nie no, zmień mi tą broń. Czy to coś wyleci za... Czy wy sobie żarty robicie? To coś się zbagowało w teksturze, czy mi się wydaje? No ale ile mam w to strzelać? To był shit! 8 pocisków chyba straciłem, miałem 6-9 przecież. Oh my god. No na bank to jest jakaś czasówka, ale nie wiem co ona robi. No, spoko. Spoko! O to mi, słuchajcie, chodziło. Ja chciałem tutaj zginąć, bo za dużo amunicji wykorzystałem na tego beboka, nie? Pytanie, czy to w ogóle nie sprawdziłem, czy to była czasówka, nie? Jak głupi poleciałem na Hama, a może to wcale nie jest czasówka. Chociaż widząc tego autora tutaj, co on wyczynia, to obstawiam, że to była czasówka. Tak, obij się jeszcze. Obij się 5000 razy. Dobra. No ta droga na górę nie jest zła, nie? Ale potrafi mnie to też podpalić, gówno. Tutaj trzeba ładnie wycelować, udało się. Dobra, wybierz sobie od razu tą broń odpowiednią, spoko. Muszę wyczaić w ogóle tak, czy z miejsca ma... Nie no, chyba... Kurde, z miejsca to chyba będzie za daleko. To co, z shifta mam tam skoczyć? Albo po prostu wcześniej się wybić, no bo przeskoczyłem to na grubo. No. Dobra, no teraz trochę lepiej mi to poszło. Chciałbym zobaczyć, czy to jest czasówka. No i to jest czasówka, niestety. Dobra, to zanim zrobię tą czasówkę, czyli po prostu tam na... Aha, naprzeciwko, spoko, tam jest jeszcze ogień. Mhm. Interesujące. Długa ta czasówka jest, czyli na łapkach muszę... O, shit! Ulala, to ja nie mogę tak na łapkach chyba sobie po prostu przejść. Dobra, czy ja skoczę tam z miejsca? No chyba nie ma szans, słuchajcie, z miejsca. Chyba to trzeba jakoś po prostu wcześniej się wybić. Bo z shifta ja też tego tak nie wymierzę, więc no to będą jaja. To będą jaja tutaj. No, skacz. Dobra, poczekamy, słuchajcie, jak to przeleci. Nie wiem, czy mi się to uda. No nie, to musi być jakiś patent inny na to. Nie mogę tak przeczekać tego ognia. Nie mogę tak przeczekać tego ognia i teraz się zastanawiam, jak ja mam wrócić i żeby spróbować jeszcze raz. Bo co, na drążek doskoczę stąd na drążek? No może doskoczę, jak tak skoczę z rozbiegu, co? A nie, dobra, skoczyłem tu. No, nie było źle. Ale słuchajcie, nie mam patentu. Znaczy, patent na drążek już mam, czyli trzeba się wybić wcześniej, ale... Jak ten ogień, kurde, zrobić? To musiałoby mi się tak synchronizować, że akurat, wiecie, ten ogień... No poczekajcie, a jakbym teraz zaczął skakać? Może będzie git. No i dupa, przeskoczę to. Jezu, jakie to jest gówno! Nie chce mi się w to grać w ogóle. Dobra, jak wygląda sytuacja z tym ogniem? No dobra, jakbyśmy teraz zaczęli, to myślę, że będzie ok. Tylko Torgus, błagam, wyskocz wcześniej. Hop. O Boże, jak jestem na celu. No i dupa. Nie, no nie dam rady. Boże! Ale fuks to był. Słuchajcie, fuks, myślałem, że nie dam rady, a nie podpalił mnie ten ogień. Czekajcie, bo tu mamy jakieś wazy, takie na podłodze. O właśnie, je się rozwala. Może w którejś coś jest. No w tych nic. Jeszcze tutaj mamy jedną. Dobra, nic w tym nie było. Mamy jakiś kryształek, a to będzie ten kryształek, który będzie potrzebny do tej głównej sali. To spoko. Teraz, żeby tylko się wrócić i żeby się, kurde, nie zabić. Dobra, czyli skoczymy tam po prostu na siebie, na ten klocek, nie? Dobra. Czy ja tutaj zeskoczę sobie po prostu? Zeskoczę. Czy tu był jakiś sekret? Nie, no chyba nie było nic takiego, nie? Przynajmniej ja nie widziałem, żeby coś tutaj mi się wyróżniało, jakaś tekstura. Albo jakaś wnęka. Dobra, idziemy stąd.
idę to zapisać. Nie ma to tamto, słuchajcie. Nawet zejdę sobie, słuchajcie, bezpiecznie. Po schodkach. Mogę sobie wtrynić to od razu? Mogę. Yellow Crystal. No i drugi będzie po drugiej stronie. Na 100%. Dobra, 41 minut, ale jeszcze, wiecie, muszę wam powycinać parę momentów. Więc ja to zapiszę i jeszcze sobie wejdziemy na górę i zobaczymy, co jest po drugiej stronie. Bo obstawiam, że też jakieś gówno czasówkowe tam może być. Albo coś gorszego. Nie wiem, zobaczymy. Wezmę pistolety zwykłe, bo skoro tam były pajączki małe, to tu też może będą. Taka, widzicie, analogiczna chyba salka. No, jeszcze te pajęczyny. A, nie ma tu dźwigni. Tam po prostu jest przejście do góry. Ale mamy te. Apteczkę. Gdybym był twórcą, bym wywalił z tych was pająki, nie? W sensie przy rozbiciu bym dał pajączki. Ja pierdykam. Jezus, co tu, o co tu chodzi? Jakaś dźwignia. Nie no, to jest po prostu inspiracja Anglią z legendy taka, że masakra. Aha. Okej, czaję. I ja mam sobie to przesunąć. Nawet, słuchajcie, podobna skrzynka z legendy. Ja mam sobie to przesunąć tam na drugą stronę, bo tam po drugiej stronie jest dźwignia. Ja to widziałem z tej perspektywy. No spoko, spoko. Ale naprawdę inspiracja legendą, Anglią. Chyba sobie jaja robicie, że to jest czasówka. No dobra, to spróbujmy to zrobić. Jak mi się nie uda, to po prostu po tej próbie zakończę ten odcinek. Czyli ja muszę sobie to już ustawić tutaj do przesuwania. Ale przecież to można sobie zbugować tak, że ja pikolę. Nie, ale ja nie czaję tego. Poczekajcie. Bo nawet jak mi się to wysunie, to jak ja to umieszczę tam na tym środku? Nie, 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 to nie może tak być. Bo przecież to wtedy mi spadnie ta dźwignia się wyłączy. Chyba, że ta dźwignia już się nie odciągnie, jak ja ten klocek na tym umieszczę. Czekajcie, ja to przeskoczę, bo ja w ogóle nie wiem, o co chodzi tutaj na razie. Bo tutaj też jest dźwignia kolejna i ona nam za to z tej strony wysunie, tak? Dobra, a jakbym to przeskoczył? Ale nie, bo tam jest pewnie, tam jest dźwignia i ta dźwignia pewnie otwiera kratkę tam obok, po prawej, nie? Tutaj. No właśnie. Kurde, to jest takie, powiem wam, dziwne trochę. No ale dobra, spróbuj. Zobaczmy, mamy zapis, dlaczego by nie spróbować, nie? Na jakiej zasadzie to ma działać? Ale to... Ja nie wiem. Znaczy nie, no przesunę w sumie. Nie, no głupoty gadam. Przesunę na środek. Przesunę na środek, tylko szybko muszę spieprzać po prostu z tego. No tak, bo ja z perspektywy ciągania chciałem tak... No dobra, przesunę bez problemu. Co ja pieprzę? Nie słuchajcie mnie dzisiaj, bo ja gadam farmazony jakieś. Ale nieźle, to można naprawdę zbugować. No dobra, to tak wystarczyło na styk, powiedzmy. A z tamtej strony będę to ciągnął. Okej, dobra, wszystko jasne. Pytanie, czy ja mogę wskoczyć na ten klocek? Czy Lara będzie tutaj miała jakąś blokadę? Mogę, dobra. Kurde, to ciągnięcie będzie gorsze, tak mi się wydaje. Bo to jest jakby z drugiej strony. I teraz pytanie, czy ja mam od razu skoczyć od tej dźwigni? Nie, no chyba pójdę dookoła. Nie wiem, spróbujmy. Raz kozie. Pójdę dookoła i módlmy się, słuchajcie, żeby to zadziałało. Te ognie w ogóle przerażają mnie, że one tak tutaj jakby przenikają przez te tekstury tej kratki, no ale spoko. Dobra, powinno się udać. Powinno się udać. I słuchajcie... Podciągnę sobie to pod tą dźwignię. Przeciągniemy ją i zerknę tylko tam, może tam od razu jest kryształ. Jak nie ma kryształu od razu, tylko jest jakaś kolejna sala, to najwyżej, słuchajcie, wrócimy się zapisać i zakończymy. Fajna zagadka w sumie.
pomysłowa, bardzo. W ogóle te trumny są z tej legendy, nie? Tak bardzo mi one przypominają tę legendę. Tam w ogóle po tych trumnach się pływało, nie wiem czy pamiętacie. O Jezu, ale tam ile jest lawy w tym kolejnym pomieszczeniu, ja pikole. Ja może sobie wyciągnę jakąś broń lepszą, jak mi wyskoczy ten Yeti ognisty. W ogóle jak to brzmi, Yeti ognisty, nie? Jaja. Tam jest kryształ. Tam jest kryształ, mi się wydaje, bo tam był postument, ale... boję się, wiecie, nie, ja wrócę się, to ja to muszę zapisać. Ale zrobi... Czajcie to gówno! Dobrze, słuchajcie, w takim razie ja kończę ten odcinek w tym miejscu. I w następnym odcinku zrobimy sobie tamten kryształek. Ja po prostu się z wami powitam, jak już tamto poprzeciągam, bo to po prostu jakiś był shit. Ja zapominam o tym, że jak jest krawędź taka, że ona, wiecie, nie ma przepaści, tylko jest lawa, to ona tak czy siak tam zajdzie, nie? No i przez taki głupi błąd ja muszę to powtarzać wszystko od nowa. Po prostu irytacja sięga zenitu, ale mam nadzieję, że w następnym odcinku będzie lepiej. Trzymajcie się plutko, do następnego. Pa, pa!